Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Miło mi Państwa powitać i zaprosić na Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. Moimi Państwa gośćmi są redaktorzy Aneta Przysiężniuk-Parys, Nasz Dziennik. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. I redaktor Sławomir Jagodziński. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nasila się fala publicznych profanacji i ataków środowisk skrajnie lewicowych na wiarę katolicką i ludzi wierzących. W ostatnią niedzielę grupa osób afirmujących homoseksualizm próbowała wedrzeć się na jasnogórskie Błonia, gdzie modliły się dzieci z podwórkowych kółek różańcowych powstałych przy Radiu Maryja. Uczestnicy manifestacji LGBT po raz kolejny sprofanowali obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Marsze organizowane przez środowiska LGBT są sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, pisze w specjalnym oświadczeniu ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas gdy na Jasnej Górze modliły się dzieci z podwórkowych kółek różańcowych, niedaleko przeszedł tak zwany Marsz Równości. To była prowokacja środowisk LGBT+, które po raz kolejny sprofanowały wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. W mojej ocenie, jeżeli wydawana jest zgoda na przeprowadzenie marszu danego dnia, to powinna być ona zawsze zestawiona z wydarzeniami, które dzieją się dookoła. Mówi prawnik dr Grzegorz Skrobotowicz. W Polsce trwa kampania walki z Kościołem. Dochodzi do napaści na kościoły i samych księży. I właśnie w te ataki wpisują się organizowane w wielu miastach tak zwane Marsze Równości. Oficjalnie powodem organizacji takich marszów jest troska o większą tolerancję w społeczeństwie. Tymczasem stają się one miejscem obscenicznych prezentacji oraz sposobnością do okazywania pogardy wobec chrześcijaństwa, w tym także do parodiowania liturgii Eucharystii oraz do nawoływania do nienawiści w stosunku do Kościoła i osób duchownych. To słowa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego. Metropolita Poznański w specjalnym oświadczeniu tłumaczy, że atak na Kościół nie ma charakteru intelektualnego, ale ideologiczny. W procesie wytoczonym Kościołowi próbuje się dowieść, że nie ma w nim ludzi prawych, a wiara jest jedynie hipokryzją. Dąży się do zdyskredytowania Boga i obrzydzenia całego Kościoła. No właśnie, Szanowni Państwo, jeszcze 5 lat temu takie sytuacje... No, były trudne do wyobrażenia sobie, żeby profanowano obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, żeby parodiowano publicznie mszę świętą i wreszcie tego typu manifestacje tuż przed Jasną Górą. Co się stało przez te kilka ostatnich lat? Trzeba spojrzeć na to pod kątem niestety trochę politycznym, dlatego że marsze były, te marsze równości tak zwane, były już od lat w Polsce organizowane. Natomiast dopiero gdy w ostatnim czasie zostały one swoistym parasolem objęte przez niektóre samorządy, nabrały nowego impetu i wyraźnie nabrały charakteru takiego, o którym właśnie ten materiał przed chwilą zaprezentowany mówił, czyli bluźnierstwo, czyli profanacja, czyli obrażanie uczuć religijnych. Tego nie było. Natomiast zauważmy, że stały się one dla włodarzy niektórych miast, włodarzy, którzy są kojarzeni albo są związani z opozycją, no taką dosyć mocną formą zaistnienia w przestrzeni publicznej. No, a same środowiska, które to organizują, no wykorzystują to i no, robią krok dalej po prostu. Zauważmy, że tak się działo w Europie Zachodniej. To były zawsze krok do, mniejszy, większy i do przodu. I no, jesteśmy w miejscu takim, jakim jesteśmy. Wystarczy spojrzeć na ustawodawstwo dotyczące tak zwanych związków jednopłciowych na zachodzie Europy. Jak to szybko, małymi krokami, ale stosunkowo szybko zostało przeprowadzone. No, w Polsce się chyba zaczyna od tego, że trzeba rozmiękczyć wpływ Kościoła katolickiego i zasad, które są głoszone przez chrześcijan, żeby to się dało zrobić. Ta zmiana, o którą domagają się środowiska lewicowe, bo to te środowiska LGBT to są jakby przedstawiciele albo jakiś fragment
szerszego środowiska politycznego, a właściwie ideologicznego, czyli tej skrajnej lewicy, która rzeczywiście w tej chwili jakby przejęła kontrolę, przejęła władztwo nad wieloma instytucjami międzynarodowymi, rządami, mediami i kulturą, a także firmami, bo nawet firmy, gigantyczne koncerny międzynarodowe są takimi instytucjami, które poprzez swoje możliwości promują tę ideologię. I co więcej, też wywierają presję na pracowników, tak, nakazując im pewnego rodzaju postawy. Nieraz już się spotykamy z informacjami, że dany pracownik firmy, która chce być pro LGBT, musi wykazywać się odpowiednią aktywnością na rzecz właśnie tych środowisk. Ja myślę, że to też ma właśnie związek z tym, że te wystąpienia środowisk lewackich to są też taką formą sprzeciwu wobec obecnych rządów. Bo jednak trudniej teraz przemycić pewne treści, przynajmniej w tym ogólnopolskim ustawodawstwie, na rzecz właśnie tych środowisk, i one widzą, że to przynajmniej w obecnych czasach i z obecnym rządem może nie mieć miejsca. A taką furtką stanowią rzeczywiście samorządy, szczególnie w tych dużych miastach, czyli Gdańsk, Warszawa, Poznań, które mocno, czy Częstochowa, która pozwala na to, by obok modlących się dzieci przechodziły takie marsze, tak, które tak naprawdę deprawują te dzieci. I to jest pytanie o odpowiedzialność ludzi z władz lokalnych, o przyszłość dzieci. W Częstochowie rządzi SLD, poseł, który był prezydent, który był z tego czasu posłem SLD, więc myślę, że to nie jest też przypadek, że ta trasa była taka, nie inna, i zgoda na tę trasę, bo próbują zaistnieć, właśnie szukają sobie tutaj tych kanałów dotarcia. A państwo, daj mi, jaki jest odbiór społeczny, oddźwięk tego typu działań, tego typu akcji? No, z pewnością dociera to do świadomości ludzi. W zależności od tego, jakie tutaj wartości prezentują, jedni pewnie dają temu poklask. Natomiast myślę, że jednak gros społeczeństwa jest przeciwna takiej afirmacji tych środowisk. Jednak to nie jest coś, nie jest ten duch, w którym się wychowywała większość osób, i to może budzić rzeczywiście sprzeciw. Dlatego myślę, że tutaj jednak pewnie te postawy wśród Polaków są podzielone. A czy państwa zdaniem edukacja, jakby uświadamianie, czym tak naprawdę są te ruchy, czym są motywowane, bo te środowiska, te osoby przychodzą na te manifestacje, mówią, jesteśmy za tolerancją, marsz równości, że prawda, któż z nas nie chce, abyśmy byli wszyscy równi? Zresztą nawet nauka Kościoła mówi bardzo zdecydowanie o tym, że wszyscy są równi w oczach Pana Boga. Więc ta równość jest w jakiś sposób w nas zakodowana i myślę, że każdy chciałby być równo traktowany. Nie chciałby być na pewno w jakiś sposób poniżany, marginalizowany, traktowany jako człowiek drugiej kategorii. No ale właśnie, czy to rzeczywiście jest walka o równość, państwa równość, zdaniem? Równość i tolerancja. Te dwa słowa zostały zagospodarowane ideologicznie. W wydaniu tych osób i tych organizatorów tych wszelkiego rodzaju parad, które właśnie przechodzą jeszcze z takim wydźwiękiem bluźnierczym ostatnio przez polskie miasta, to problem polega na tym, że osoby te uważają tolerancję za coś, co nie pozwala odróżniać dobra od zła. I to jest istota rzeczy. Jeżeli tak pojmiemy tolerancję, czyli nie będziemy nazywać zła złem, dobra dobrem, bo może to kogoś urazić, to wtedy brniemy w niewolę kłamstwa. I tu jest problem z tolerancją w wydaniu właśnie tych środowisk LGBT, bo oni nie chcą, żeby na przykład zachowania,
które oni preferują, na przykład nazywać grzechem. Przecież jeżeli mówimy o tych profanacjach obrazu Matki Bożej, to trzeba przypomnieć sobie, jakie było źródło całości. Wszystko się zaczęło od Wielkanocy i od grobu pańskiego w Płocku, w jednym z kościołów, gdzie ksiądz umieścił różne grzechy i winy wokół figury Pana Jezusa i umieścił też wśród nich homoseksualizm, LGBT. No i to wywołało tą reakcję później profanacji obrazu Matki środowiska Bożej. Krzyczą, tęcza nie obraża. To po pierwsze nie jest tęcza, tylko flaga wielobarwna. A po drugie, ta flaga jest symbolem demoralizacji. Istotą, i ona jest wpisana w święty wizerunek, zastąpiona symbolem złota, bo w tradycji złoto jest symbolem świętości. To jest istota tutaj, tej profanacji, tak. Że w miejsce, gdzie aureoli, która oznacza świętość, wpisany jest symbol, który powszechnie jest uznawany jako znak zachowań, które są deprawacji, po prostu deprawacji i niemoralności. I to nie jest taka jedyna sprzeczność, prawda, w tym wszystkim, bo na przykład środowiska LGBT domagają się tej tolerancji, równości dla wszystkich, ale oczywiście jeśli chodzi o własne środowisko, natomiast nie szanują i nie tolerują naszych odczuć katolików, ludzi wierzących, którzy mają prawo, tak, do swojego zdania i do nazywania rzeczy po imieniu, czyli tego, że grzech jest grzechem, dobro dobrem, a zło jest złem. Także tutaj tej tolerancji i tej równości nie ma i to nas nie dotyczy. I ten temat był poruszany wczoraj przez wielu księży biskupów podczas homilii wygłaszanych na procesjach ku czci Najświętszego Ciała Pana Jezusa. I między innymi ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w Gdańsku mówił, że mówił o tym, o nowej bolszewii. Tak, o nowej bolszewii. I też mówił o tym, że to jest nihilistyczna ideologia, która nas tutaj dotyka coraz bardziej. No niewątpliwie ten wątek profanacji zdominował to nauczanie biskupów w czasie uroczystości Bożego Ciała, ale to też nie bez przyczyny, bo musimy pamiętać i warto o tym przypomnieć, że w najbliższą niedzielę decyzją Episkopatu Polski we wszystkich kościołach i kaplicach po każdej mszy świętej będzie odśpiewana suplikacja Święty Boże, Święty Mocny, właśnie jako ekspiacja za profanację i obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, ale też te profanacje, które do których dochodziło w czasie tych tak zwanych marszy równości, czy to w Gdańsku, czy to w Warszawie, czy teraz ostatnio. Bardzo dobrze, że jest taki bardzo mocny, zdecydowany głos księży biskupów wobec tej fali, no bo tak można powiedzieć, że to jest fala. Trzeba być naprawdę bardzo konsekwentnym, zawsze powtarzać, zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego, nie potępiamy człowieka, potępiamy złe czyny, potępiamy zło, które wyrządza. I potępiamy grzech. Tak. I potępiamy grzech. I to odróżnienie jest bardzo ważne i trzeba to konsekwentnie zawsze przypominać. No jest jedno z przykazań, upominać grzeszących i o tym też oczywiście każdy z nas powinien pamiętać. To teraz przejdziemy do kolejnego tematu tego naszego dzisiejszego programu. Prawie 5 milionów uczniów rozpoczęło wakacje. Miniony rok szkolny był nie tylko czasem nauki, ale też dodatkowych, niestety czasami niepotrzebnych emocji. Trwał protest nauczycieli, wielu uczniów, zwłaszcza z klas 8 szkół podstawowych, 3 gimnazjalnych i klas maturalnych, przeżyło dodatkowy stres. Ich egzaminy stały pod znakiem zapytania. W tym roku do historii przeszły też gimnazja. Cieszę się, że będą wakacje, no tak. Odpocząć będzie można trochę. Prawie 5 milionów uczniów z ponad 26 tysięcy szkół odebrało świadectwa szkolne. Najlepsi dodatkowo również nagrody. Mam świadectwo z czerwonym paskiem, mam bardzo dobrą średnią i jestem chyba dobry z polskiego, bo mam 6 na koniec roku. W uroczystym zakończeniu roku szkolnego w 2 liceum ogólnokształcącym w Chełmie wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Proszę was też o to, żebyście gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze, jak najlepiej.
Nil nisi bene. Dla edukacji mijający rok szkolny był ważny. To kolejny rok wdrażania zmian zarówno strukturalnych, jak i programowych. Pojawiły się nowe podstawy programowe dla szkół ponadpodstawowych, zarówno jeśli chodzi o przedmioty ogólne, jak i przedmioty zawodowe. To bardzo ważne. Były kontynuowane rozmaite programy, takie jak multimedialna tablica. Mówił dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk. To także kulminacja roczników, trudna rekrutacja do liceów i techników oraz likwidacja gimnazjów. Ten rok przejdzie jednak do historii jako rok, w którym miał miejsce masowy strajk nauczycieli. Za całą sytuację posłowie PO-KO w dalszym ciągu obwiniają partię rządzącą. To im rząd powiedział, że są nieważni, to ich rząd zlekceważył, to rząd podeptał ich godność. Tymczasem rząd stara się rozmawiać z nauczycielami. Co więcej, jest w trakcie realizacji porozumienia z Solidarnością, które znacznie podwyższy wynagrodzenia nauczycieli. Będę starał się pomóc, aby ta ciężka praca nauczycieli była doceniana, także pod względem materialnym. No to szanowni państwo, jaka nauka płynie z tego zakończonego właśnie roku szkolnego? Pani redaktor. Jaka nauka? Trudne pytanie, bo to też dotyczy tego, co czeka nas we wrześniu, bo to na pewno będzie miało przełożenie i być może się tak nie skończy. Być może uda się jakoś sprawę załatwić, dlatego że jest zmieniony minister edukacji, a minister Zalewska niestety nie cieszyła się już upoważaniem. U wielu osób, nie tylko u samych nauczycieli, ale no, była taką osobą dosyć dyskusyjną. Nawet pamiętamy, że te negocjacje z nauczycielami prowadziła bardziej wicepremier Szydło niż ona. Więc ona tutaj jakby zeszła z tej drogi i być może uda się dogadać z nauczycielami. Są też zapowiedzi tych podwyżek. Natomiast no, wygląda na to, że nauczyciele generalnie wyszli poranieni z tego protestu, bo to jakby było chyba takim najbardziej wybrzmiałym problemem i takim mocnym w trakcie tego roku szkolnego. Myślę, że to zaufanie, które jednak w stosunku do nich no, zostało nadszarpnięte, będzie trudno odbudować. I czeka kadrę nauczycielską dosyć sporo pracy, żeby to odbudować, dlatego że rzeczywiście do protestów doszło w bardzo newralgicznym okresie, kiedy dzieci, takie w okresie trudnym też przecież wiekowo, psychologicznie, psychicznie, musieli też dodatkowo stresować się i martwić o to, czy dostaną promocję, czy w ogóle przystąpią do egzaminów i jak to wszystko się skończy. Panie redaktorze, proszę bardzo. No, wrzesień tutaj będzie w tym momencie naprawdę z paru względów ważnym miesiącem. Z względu na oczywiście na nowy rok szkolny, ale też ze względu na kampanię wyborczą i jest tutaj wielka obawa i chyba uzasadniona, że niestety w tą kampanię zostanie oświata wciągnięta. I... No, ale tak, ale to już było. Była kampania wyborcza, był protest i to się wszystko dla organizatorów tego strajku i też politycznych, jakby powiedzmy, mocodawców, organizatorów tego strajku, skończyło się, no powiedzmy to, no źle. Ale teraz mamy podwójne roczniki w szkołach średnich. Nie wiadomo, jak sobie szkoły z tym poradzą. Będzie troszkę zamieszania, będzie trochę narzekania pewnie, więc zawsze takie rzeczy są wodą dla młyn, dla opozycji. Ale rząd mówi, miejsc ja jeszcze jest przygotowanych ponad zsumowany stan roczników, tych dwóch roczników. Jest więcej miejsc niż dzieci, tylko, które chcą tylko szukać. Panie redaktorze, problem polega na tym, choćby już to w Warszawie widać, że tych miejsc ogólnie tak, dobrze, zgadza się, matematyka tutaj pomaga, wszystko się bilansuje, tylko problem polega na tym, że na przykład licea, które były zawsze oblegane, one nie mają dużo więcej miejsc. Jeszcze bardziej oblegane. A roczniki, a dzieci jest. I problem będzie z dostępem do tych placówek, do tych szkół, które. Ale panie redaktorze, z kolei te licea warszawskie, które są najwyżej w tych rankingach popularności i jakby poziomu też nauczania, zawsze były oblegane
i tam... No to będą dwa razy bardziej oblegane. Niewiele osób się dostawało i to rzeczywiście była duża konkurencja w tej szkole. Tak, no to będzie jeszcze większa i dlatego oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że ten rocznik będzie mu trudniej dostać się do lepszych liceów. No zobaczymy. Moim życzeniem jest i pewnie w większości, żeby coraz więcej liceów było na wysokim poziomie. No właśnie. I to by było rozwiązanie najlepsze w tej sytuacji. Natomiast problemem jeszcze, o którym tutaj nie podnieśliśmy, ale jest kwestia właściwie wakatów w zawodzie nauczycielskim, bo my mówimy o strajku, ale już jest podobno w całej kuratoria, można to sprawdzić w poszczególnych kuratoriach, że w skali całego kraju około 9 tysięcy... W województwie mazowieckim jest 3 tysiące wakatów, no ale z drugiej strony też chciałem jakby rzucić pewien strumień światła na tę drugą stronę. Pamiętają Państwo te obawy z ZNP pana Broniarza, który wyszedł na konferencję, 10 tysięcy nauczycieli straci pracę. Tak. No i jaka była wartość tamtych słów w konfrontacji z rzeczywistością? Nie, to jest kompromitacja. Pan Broniarz był, prawda, swego czasu przeciwnikiem gimnazjów, a później stał się zwolennikiem, także akurat to chyba zależy od tego, kto rządzi, tak? Więc to jest akurat płynne. Ja myślę, że to też jest kwestia liczenia. Jak to jest liczone tak naprawdę? I też te etaty. Czy rzeczywiście aż tylu nauczycieli brakuje? Gazeta Wyborcza kilka dni temu opublikowała właśnie tę informację o tym, że w kuratorium w Warszawie 3 tysiące, w województwie mazowieckim 3 tysiące nauczycieli jest poszukiwanych, z czego tam około 200 nauczycieli nauczania początkowego i braki tych nauczycieli są spowodowane deformą prowadzoną przez Annę Zalewską, czyli likwidację gimnazjów, prowadzenie 8. To jest bardzo ciekawe, bo pół roku wcześniej była narracja zupełnie odwrotna, że jak wygaszane będą gimnazja, to tyle nauczycieli i tyle zostanie bez pracy i w ogóle co to będzie. Widać, że to jest wszystko obrabiane na poczet walki politycznej, bieżącej i liczenie się też z krótką pamięcią widza i trochę chyba nie branie pod uwagi, że ktoś potrafi myśleć. Dlatego ja uważam, że jednak nauczyciele we wrześniu dwa razy więcej będą myśleć, zastanowią się nad tym, czy podjąć jakąś dodatkową akcję strajkową, czy jednak to będzie w ich interesie, bo myślę, że jeżeli wyszli tak poranieni, także bez środków do życia, no bo to oficjalnie tak naprawdę de facto nie dostali wynagrodzenia za ten czas, to czy rzeczywiście... Tym bardziej zresztą rzeczywiście... widzieli, jak to funkcjonuje, że rzeczywiście zostali wykorzystani politycznie i myślę, że to dało do myślenia, to co działo się właśnie na przełomie kwietnia i maja. Tego 1 września nauczyciele, może nie w zadowalający sposób, ale odczują tę podwyżkę, bo tam o kilkaset złotych tych pieniędzy będą mieć miesięcznie więcej. No, na pewno to nie jest jakaś suma oszałamiająca, ale to też nie jest tak, że się nic nie dzieje, tak? Tak. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, o podwyżki i o powody do strajkowania. I też to będą podwyżki tak proporcjonalnie dla wszystkich, tak? Na odpowiednim etapie zawodowym, także o czym często tu mówimy, że jednak powinno to być uzależnione od jakichś wyników, tak? Danego nauczyciela. Właśnie to już jest też inna niezrozumiały kwestia. Jest protest związków zawodowych, że nauczyciele nie powinni być oceniani za swoją pracę. No, właściwie w Ale każdej każdy pracy jest oceniany, każdy jest oceniany z efektów swojej pracy. Ocenia go przełożony bezpośredni, firma i tak dalej. To nie rozumiem, dlaczego nauczyciele bardziej, mają nie być oceniani. Z naszych pieniędzy, tak? Opłacanie, tak. Więc i uczą dzieci, co jest właściwie niebywałym. Z tym poziomem nauczania to rzeczywiście można byłoby wiele na ten temat jeszcze powiedzieć. Szanowni Państwo, to przejdźmy do kolejnego tematu, który przygotowaliśmy w tym wydaniu programu Warto Zauważyć. Trwa spór o budowę Muzeum Westerplatte. Prawo i Sprawiedliwość chce, aby muzeum ukazywało bohaterstwo polskich żołnierzy z września 1939 roku. Przeciwna budowie jest Platforma Obywatelska oraz władze Gdańska, które nie godzą się na przekazanie części terenów na Półwyspie Muzeum II Wojny Światowej, które chce utworzyć właśnie Muzeum Westerplatte. Dziś
ataku Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku i o bohaterskiej obronie Westerplatte przez żołnierzy majora Henryka Sucharskiego przypomina ten pomnik, ale dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku chce, aby na Westerplatte powstał Park Pamięci. Miałaby to być kompleksowa, całościowa opowieść o tym, jak żyli nasi żołnierze wojskowej składnicy tranzytowej, jak walczyli z niemieckim najeźdźcą we wrześniu 1939 roku. Ma tu powstać Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Jednak te plany nie podobają się władzom Gdańska, które zarządzają częścią Półwyspu. Nie godzą się więc na powstanie muzeum. Dlatego powstał specjalny projekt ustawy, który ma uporządkować własność tych terenów i nadać temu miejscu, które jest pomnikiem historii, specjalną rangę. Celem ochrony tego pomnika historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych, niematerialnych, symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej. We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy dotyczącej powstania muzeum. Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury projekt ostro skrytykowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Uznała przy tym przejęcie terenów na Westerplatte przez Skarb Państwa za stalinowskie metody. Z dniem 1 stycznia 1950 roku zostały znacjonalizowane zbiory muzealne, publiczne i wszystkie inne prywatne. Czy dzisiaj chcecie doprowadzić do tego samego? Czy naprawdę czasy stalinowskie są wzorem dla kilku posłów? Te słowa oburzyły przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Gdańsku. To są słowa, to są opinie, to są rzeczy, które nigdy nie powinny były paść z ust nie tylko prezydenta miasta Gdańska, ale z każdego, kto ma odrobinę przyzwoitości w sobie. Kacper Płażyński jako skandaliczne uznał porównanie działań wybranego w wolnych i demokratycznych wyborach Sejmu do władzy narzuconej Polsce przez Związek Sowiecki. No tak, te słowa rzeczywiście pani prezydent budzą zdumienie. Natomiast moim zdaniem nie rozumiem. Ja nie rozumiem, dlaczego władze miasta Gdańska nie chcą mieć u siebie nowego muzeum, na które pieniądze daje 150 milionów Ministerstwo Kultury. Panie redaktorze, no polityka oczywiście tutaj decyduje, bo widać właściwie gołym okiem, że polityka historyczna jednak została przejęta właściwie w całości przez Prawo i Sprawiedliwość. Mhm. Tutaj to by była kolejna taka cegiełka w tym misternie właściwie budowanym murze pamięci historycznej. To by poszło wszystko na karb sukcesu Prawa i Sprawiedliwości i pewnie o to w tym wszystkim chodzi, a tutaj porównywanie do jakichś czasów stalinowskich to jest w ogóle wyraz tego, że pani Dulkiewicz no, nie rozumie w ogóle sprawy, bo jednak to podnosi, prawda, rangę tego miejsca, jeżeli w sprawę angażują się władze państwowe, tak, na centralnym szczeblu. Być może pani Dulkiewicz i całe towarzystwo, które jest wokół niej skupione, obawia się tego, że powstanie w Gdańsku kolejne miejsce, które będzie pewną alternatywą dla tej opowieści, którą Platforma, władze Gdańska, wcześniej pan Adamowicz, no tak, snuł tak, o Gdańsku, wolnym mieście Gdańsku. I takim miejscem, gdzie się snuło te wszystkie opowieści, zapraszało środowiska właściwie od lewa do Platformy Obywatelskiej, był ECS, czyli Europejskie Centrum Solidarności. Przecież tam zapraszano rozmaite i różnorodne towarzystwo, które właśnie no, było jak najbardziej przychylne rządom Platformy Obywatelskiej i było przez nią no, de facto wykorzystywane do swoich celów politycznych. I pewnie to Westerplatte też mogłoby być takim miejscem, gdyby udało się zablokować plany rządowe. W tej sprawie widać ten prymitywizm uprawiania polityki niestety przez niektóre środowiska. Właściwie streszcza się ten prymitywizm w takim zachowaniu. Rząd nie nasz, cokolwiek nie zaproponuje, my nie będziemy w tym uczestniczyć. Jak będzie nasz, to będziemy uczestniczyć i nie szuka się prawdy w tym wszystkim, korzyści dla historii, dla młodego pokolenia, dla też lokalnego rozwoju, bo wiadomo, że takie muzeum to też przyciągnie wycieczki, już nie mówiąc o tym walorze edukacyjnym. No ale tutaj po prostu jak to oni, to my
nie, a jak my, to nie oni. I to jest po prostu naprawdę prymitywne i to tylko pokazuje tą politykę niestety rozbijania samorządowego Polski. Tak, tak zwana decentralizacja, że no, będziemy, to co wygraliśmy, to my róbmy sobie swoje państwo w tych swoich centrach. Taka paraautonomia. Paraautonomię i cokolwiek nam tu będą chcieli, to my będziemy protestować, choćby to nawet dla nas było korzystne. Szkoda, bo rzeczywiście gdyby na Westerplatte powstało, bo tam ma być Park Pamięci, to ma być troszeczkę inna formuła niż takie klasyczne muzeum, gdzie będzie wybudowany pawilon, obiekt. Nie, tam ma być Park Pamięci ze ścieżkami edukacyjnymi. Tak, czy turyści zjeżdżają, prawda, tłumnie i to też z zagranicy. Ale też jeden z dyskutantów właśnie z Platformy Obywatelskiej twierdził, no w ogóle jak może powstać tam Park Pamięci, jakieś ścieżki, przecież to zakłóci historyczność tego miejsca, bo przecież w 1939 roku nie było ścieżek. No ale w 1939 też nie było pomnika Westerplatte, który zresztą, warto przypomnieć, budowali księża, klerycy, którzy byli przymuszeni do służby wojskowej. O tym też warto pamiętać. Bardzo Państwu dziękuję za tę dyskusję, za rozmowę. Naszymi gośćmi w tym wydaniu programu Warto Zauważyć byli redaktorzy naszego dziennika, pani Aneta Przysiężniuk-Parys. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję, z Panem Bogiem. I pan redaktor Sławomir Jagodziński. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Państwu dziękuję za uwagę. Na kolejne nasze spotkanie zapraszamy za tydzień w piątek o godzinie 19:00. Rozpoczynamy Warto Zauważyć w mijającym tygodniu. Teraz życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.